Cześć. Na prośbę naszych klientów, którzy od wielu lat pytają o podobne kwestie, postanowiliśmy zrobić szybki film dotyczący utensyliów kuchennych. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jakiego typu utensylia kuchenne możecie stosować do konkretnych technologii. Oczywiście nie będę tu mówił o wszystkich utensyliach kuchennych, z materiałów jest bardzo wiele, niemniej pokażę Wam główne grupy utensyliów, które pasują do konkretnych technologii. Oczywiście też nie wszystkich będę tutaj się opierał dzisiaj tylko i wyłącznie na przykładzie patelni. Również będzie to dotyczyło naczyń z tych samych bądź podobnych technologii. Zaczynamy. Szybka kwestia odnośnie utensyliów, które bezpiecznie możecie wykorzystać w przypadku różnego typu naczyń stalowych bądź miedziano-stalowych. Oczywiście tego typu naczynia świetnie będą radziły sobie z różnego typu utensyliami z plastiku, tworzyw sztucznych, silikonów itd., itd. Nie gra roli, czy tutaj będziecie mieli łopatki bardzo sztywne, czasami wręcz ostre na końcach, czy będziecie używali delikatnych, mięciusieńkich, takich silikonowych, specjalnych, dostosowanych do kontaktu z żywnością utensyliów. Przy stalowych patelniach bądź stalowych garnkach, również naczyniach miedziano-stalowych, również bez najmniejszego problemu możecie używać utensyliów ze stali. To może być oczywiście kuta stali, jak na przykład specjalistyczne widelce do mięs, to mogą być jakieś stalowe szczypce, stalowe łapki, stalowe różne widelce, stalowe takie jakieś łopatki i tak dalej. To stali naczyniom z miedzi na pewno szkodzić nie będzie. Więc tak jak wspomniałem, tutaj bardzo szeroki wybór. Możecie oczywiście również wybrać sobie jakieś utensylia drewniane. Bardzo popularne, obecnie modne stały się utensylia z drewna bambusa, z takich bardziej luksusowych gatunków drewna. Spotkać można już na rynku też utensylia z drewna oliwnego bądź drewna tekowego. Tak jak wspomniałem, wszystkie typy utensyliów nie gra roli, czy są super twarde, czy delikatniejsze. Na tego typu patelniach, w garnkach stalowych możecie bez kłopotu używać. Teraz skupię się na patelniach żeliwnych. Jak sami wiecie, patelni garnków z żeliwa jest bardzo wiele. Wyróżniamy dwa główne typy. Są to naczynia z naturalnego żeliwa, impregnowanego zwykłymi olejami naturalnymi, jadalnymi, i mogą to być również naczynia z powłokami, tak zwanymi powłokami, zapobiegającymi nadmiernemu przywieraniu. Są to po prostu glazury na bazie szkła, płatków szklanych, szklanej emulsji, która w bardzo wysokich temperaturach zostaje scalona, wypalona wręcz z żeliwnym szkieletem. Chodzi tutaj o to, aby już potrawa sama z siebie nie miała bezpośredniego kontaktu z żeliwem, ma kontakt właśnie z tymi bardzo twardymi, ultramocnymi powłokami zapobiegającymi nadmiernemu przywieraniu. Więc jeżeli chodzi o tego typu naczynia, tak jak wspomniałem, dotyczy to również garnków, nie będę ich tutaj układał, chodzi o to, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Znowu wracamy do najtwardszych, najpotężniejszych utensyliów. I teraz tak, jeżeli byście chcieli używać specjalistycznych widelców do mięs, jakichś stalowych łopatek, szczypiec, różnych innych tego typu kwestii, możecie bez najmniejszego problemu używać ich na patelniach z naturalnego żeliwa, oczywiście w garnkach również. Natomiast jeżeli chodziłoby o takie stalowe utensylia odnośnie stosowania ich przy patelniach pokrytych glazurami, tu już uważałbym na to. Oczywiście te patelnie są bardzo twarde, bardzo odporne na ścieranie, ale przy bardzo potężnym kawałku mięsa, gdybyśmy się chcieli mocno wkłuć w to mięsko, no istnieje ryzyko, że możemy taką powłokę troszkę porysować. Może nie tyle zniszczyć, ale na pewno porysować. Stąd jeżeli byśmy używali przez długi czas stalowych utensyliów na patelniach żeliwnych z powłokami nieprzywierającymi, z tak zwaną glazurą nieprzywierającą, no tak jak wspomniałem, te patelnie dosyć szybko optycznie byśmy mogli postarzyć. Jeżeli chodzi o kwestie innych utensyliów, znowu nie gra tutaj roli, czy będziemy używali
łopatek z plastiku, z polietylenów, polipropylenów, tak jak wspomniałem, bardzo wielu gatunków tego tworzywa. Nie gra roli, czy będą to właśnie łopatki sztywne, czy takie bardzo delikatne, miękkie, silikonów. To też jeszcze tutaj w przypadku patelni żeliwnych, naczyń żeliwnych nie gra roli. I oczywiście ostatnią grupą utensyliów, które również bardzo się świetnie sprawdzą w tego typu naszych naczyniach, takich już bardzo wysokiej klasy naczyniach żeliwnych, oczywiście będą to łopatki z drewna. Więc tak jak wspomniałem, tutaj już na pewno w niektórych typach naczyń żeliwnych z powłokami ostrożnie używałbym utensyliów stalowych, natomiast cała reszta jeszcze bez najmniejszego problemu, bez najmniejszego kłopotu. Teraz z kolei opowiem Wam o utensyliach, które można, a których nie można używać na patelniach i w naczyniach z różnego typu powłokami nieprzywierającymi. Może tak. Mam tutaj przed sobą patelnię z powłoką ceramiczną i nieprzywierającą. Mam patelnię akurat niemieckiej marki Wohl, patelnię z powłoką tytanową wzmacnianą mikroelementami diamentu. To jest powłoka tytanowa, kilkukrotnie nakładana. Zaraz dlaczego o tym Wohlu mówię, to zaraz do tego jeszcze wrócę. Tu jest oczywiście jeszcze inny typ powłoki, to jest patelnia z powłoką tytanowo-ceramiczną. Oczywiście to są dosyć sztywne, dosyć twarde powłoki, jedne z najtwardszych obecnie używanych i stosowanych w produkcji naczyń, przede wszystkim właśnie w produkcji patelni, chociaż garnki z powłokami tytanowymi również są dosyć częste, dosyć popularne. Jakiego typu utensyliów tutaj na pewno nie możecie używać? Na pewno wykluczyłbym wszelkiego typu utensylia stalowe. Ale tu specyficzna uwaga. Wspomniałem dosyć długo i mocno o marce Wohl. Niemiecki producent twierdzi, że jego powłoka jest tak odporna i tak sztywna, tak bardzo potężna, że można nawet używać utensyliów stalowych bez najmniejszego ryzyka, a nawet można na takich patelniach kroić coś zwykłym kuchennym nożem. Ja rozumiem, że producent chce sprzedawać swoje rzeczy, że producentowi zależy na tym, aby klienta nakłonić do kupowania różnych technologii, ale przepuśćmy czasami informacje działu PR-owego, działu PR danego producenta przez filtr naszego rozsądku. Po co mielibyśmy kroić nożem coś na patelni? Zdejmijmy potrawę z patelni, wstawmy ją na deskę drewnianą, na talerz, wtedy krójmy. Nie używałbym jednak mimo wszystko, mimo zapewnień producenta, noża do powłok tytanowych, z tego względu, że jeżeli uszkodzicie sobie taką powłokę, zniszczycie ją, to producent niestety może stwierdzić, że nie będzie realizował reklamacji. Stąd, tak jak mówię, warto pomyśleć, zanim będziecie pewnych kwestii próbować z różnymi patelniami czy naczyniami. Tak jak wspomniałem, w moim przekonaniu po wielu latach gotowania, po wielu latach doświadczeń jednak odstawiłbym na bok wszystkie utensylia stalowe, jeżeli mówimy o i tak sztywnych, bardzo odpornych na ścieranie powłokach nieprzywierających. Dobra, to odpada. Druga kwestia. Mam tutaj utensylia, jakieś no-name'y. Takie najtańsze z najtańszych. Chodziło o to, aby Wam pokazać, jak to wygląda. Twarde, sztywne, spokojnie, można by było taką łopatką komuś zrobić krzywdę. Są to utensylia ze słabej jakości tworzywa sztucznego. Sztywne, twarde, tutaj niestety ostre, dosyć ostre. Naprawdę można by sobie mocną krzywdę zrobić, gdybyśmy taką łopatką przejechali sobie na przykład po palcu czy po dłoni. Stąd jeżeli będziecie używać dobrej jakości patelni, będziecie mieli dobre jakościowo garnki z powłokami właśnie ceramicznymi, z powłokami nieprzywierającymi, z powłokami tytanowymi, granitowymi. Myślę, że tutaj warto by było również pomyśleć o tym, aby stosować utensylia również wyższej klasy, utensylia na przykład właśnie odpowiednio zabezpieczone, utensylia delikatne, miękkie, które nam nie zniszczą, nie porysują bądź nie przedziurawią tego typu powłok. Są, tak jak mówię, na pewno w przypadku tej grupy naczyń utensylia nylonowe, utensylia z tworzyw sztucznych jak najbardziej, ale zwróćcie uwagę, żeby były to utensylia bardzo wysokiej klasy. Przede wszystkim, żeby to były materiały na tyle delikatne, żeby w trakcie smażenia czy gotowania w wysokich temperaturach, gdy powłoki stają się delikatniejsze,
bardziej narażone są wtedy na przerwanie, uszkodzenie, żeby w tym momencie właśnie posługiwać się odpowiednimi utensyliami. Mam przed sobą ostatnią grupę naczyń. To są patelnie z bardzo doskonałymi powłokami nieprzewierającymi, jednak można by powiedzieć, że spośród tych wszystkich patelni są to powłoki najdelikatniejsze. Dlaczego? Są to powłoki, mogą to oczywiście być powłoki teflonowe. Ja akurat nie stosuję tego typu patelni ani u siebie, nie mam ich w ofercie swoich sklepów. Odżegnuję się od teflonu od wielu, wielu lat. Nie chcę mieć takich patelni, nie chcę z nimi mieć do czynienia, a tym samym nie chcę ich nikomu oferować. Niemniej, do najsłabszych, najdelikatniejszych powłok mogą właśnie należeć powłoki teflonowe, powłoki bez żadnych związków teflonu, bez PFOA, PTFE i tak dalej. To już w tych wyższej jakości patelniach, gdzie na przykład mamy powłoki polimerowe bądź syntetyczne, powłoki nieprzewierające. Na co tu musicie uważać, stosując utensylia? Tak jak wspomniałem wcześniej, twarde, takie ordynarne, tanie łopatki plastikowe, ostro zakończone, zupełnie odpadają. Nie chcę tego mieć, nie będę i tak jak mówię, to byłoby wręcz szkodą dla tego typu naczyń, gdybyśmy tego typu utensylia stosowali. Co możemy używać? Czego możecie się spodziewać tutaj przy używaniu utensyliów delikatnych? Jeżeli to będą utensylia specjalnie zabezpieczone miękkimi tworzywami, miękkim silikonem, bądź będą to utensylia drewniane, takich naczyń będziecie mogli używać przez wiele lat, bezpiecznie dla zdrowia, bezpiecznie dla powłok. Stąd tutaj wielka prośba do Was, jeżeli będziecie kupowali jakąś patelnię nieprzywierającą, jakieś naczynia nieprzywierające, dowiedzcie się u źródła, czyli u sprzedawcy, co ta powłoka potrafi, do jakich temperatur można ją nagrzać i przede wszystkim, jakie typy utensyliów są bądź mogą być stosowane na tego typu patelniach. Zwróćcie uwagę na jedną kwestię. Patelnie nieprzywierające, naczynia nieprzywierające są czasami dosyć drogie lub bardzo drogie. Stąd tutaj dbajcie o własną kieszeń, dbajcie o własny interes. Dostosowujcie po prostu odpowiednie utensylia do odpowiednich typów technologii, materiałów, powłok, a naprawdę będziecie z takich naczyń bardzo, bardzo długo i dobrze korzystać. Na koniec uprzedzę pytanie tych wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, dlaczego na najdelikatniejszych powłokach nieprzywierających nie powinniśmy używać utensyliów stalowych bądź takich twardych z dosyć ordynarnego, taniego plastiku. Już mówię. Tego typu powłoki, o których Wam wspomniałem, czy to będą powłoki polimerowe, jak na przykład tutaj w belgijskich patelniach marki Demaiere, czy jak na przykład w tych luksusowych, świetnych, pięknych patelniach marki Eva Solo, to są powłoki tworzone laboratoryjnie. To są powłoki z pewnymi ograniczeniami. Na przykład, jeżeli chodzi o kwestie smażenia, tego typu powłoki czasami potrafią smażyć perfekcyjnie w wysokich temperaturach, ale najczęściej zdarza się, że tego typu powłoki mają ograniczenie na przykład do 230 stopni Celsjusza. I w tej temperaturze te powłoki stają się stosunkowo delikatniejsze jeszcze niż wtedy, gdy jest patelnia zimna. I gdybyśmy wzięli właśnie taką łopatkę przy temperaturze 200-220 stopni, gdzie smażymy na takich patelniach na przykład mięso i bardzo mocno wbili się pod to mięso, czy pod smażoną potrawę, pod coś, co dusimy, wbili się wręcz taką łopatką potężną, no to niestety mogłoby się okazać, że uszkodzimy sobie tą powłokę. Oczywiście nie za pierwszym razem. To nie będzie tak, że podbierzecie coś i patelnia padnie i padnie trupem ta powłoka. Nie, tu chodzi o to, że gdybyśmy właśnie stosowali twarde, bardzo takie agresywne utensylia, dosyć szybko takie powłoki możemy porysować, zmatowić, a w najgorszym, ekstremalnym już takim niestety scenariuszu nawet zniszczyć. Stąd tak jak wspomniałem, tego typu sztywniaki, twardziele niestety nie nadają się do tego typu patelni. Stosujcie delikatne, miękkie, dobrze wykończone utensylia bądź drewniane łopatki.